Za nami inauguracja roku akademickiego, najważniejsze wydarzenie w całym roku. Zaczynamy, witamy w naszych murach studentki, studentów, którzy bardzo licznie do nas się zgłosili, bo ponad 3,5 tysiąca kandydatek i kandydatów było, zrekrutowaliśmy 2 tysiące studentów. Cieszy nas ten rozwój, bo robimy wiele, aby być atrakcyjną uczelnią dla studentek i studentów w Opolu. Otworzyliśmy nowe kierunki studiów i co roku otwieramy nowe kierunki studiów. Modernizujemy istniejące już kierunki studiów i kładziemy bardzo duży nacisk też na rozwój infrastruktury, ale nie tylko, też kadry naszej naukowej. Z jednej strony w tej chwili mamy coraz młodszą tą kadrę naukową, bo w tym roku bardzo wielu, nawet w wielu przypadkach naszych absolwentów zostaje z nami na uczelni i chcą rozwijać się, ale z drugiej strony też tą wiedzę, którą pozyskali i którą sprawdzają w warunkach bojowych, w otoczeniu społeczno-gospodarczym, chcą przekazywać młodym ludziom. A to jest właśnie ta wartość, którą powinniśmy tutaj przekazywać. Natomiast, co jest ważne, mamy też bardzo wiele inicjatyw studenckich, zaczynając od Mentor Mix, gdzie nasi najlepsi studenci mogą współpracować w bezpośrednim kontakcie z osobami, które na co dzień mają kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli są po prostu przedsiębiorcami i dzielą się swoimi doświadczeniami, bo doświadczenia są bezcenne. Z drugiej strony, otworzyliśmy też nową inicjatywę, jaką jest budżet studencki. Przeznaczymy odpowiednie środki na to, aby to studenci mogli sobie wskazać w ramach głosowania, na co te środki przeznaczyć, na jakie obszary rozwoju, żeby to im było tutaj bardzo dobrze, żeby czuli się jak w domu. Moją przygodę na Politechnice Opolskiej zaczęłam od kierunku zarządzanie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Moim drugim wyborem była również Politechnika Opolska, również na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość studiowania na pierwszym i drugim stopniu studiów na Politechnice, ponieważ miałam możliwość uczestniczenia w różnych szkoleniach, kursach, projektach, współpracować z Akademickim Biurem Karier, być przewodniczącą mojego wydziału i bardzo mnie to rozwinęło i też dlatego zdecydowałam się na trzeci stopień. Wiem, że to będzie duże wyzwanie dla mnie, dużo pracy przede mną, zarówno naukowej, jak i badawczej, także bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Wami zostać, ponieważ czuję się tu bardzo dobrze i swobodnie, atmosfera jest bardzo, bardzo przyjazna. Wiem, że wszyscy służą mi pomocą. Mogę liczyć na pomoc moich wykładowców, mojego promotora, pani dziekan. Także cieszę się, że dalej tu zostanę i mogę dalej się rozwijać w murach Politechniki Opolskiej. W Warszawie nie ma mojego kierunku wzornictwa przemysłowego, więc dlatego tutaj przyjechałam, żeby właśnie to studiować, ale też chciałam poczuć taką kameralność, bez takiego natłoku po prostu. To duże plusy, że nie ma 160 osób na kierunku, tylko 39. Zanim w ogóle podjęłam jakiekolwiek decyzje, duże zrobiłam takie przeszukanie, jakie są opinie, rankingi, program też sprawdziłam i wszystko po prostu było cudowne i tylko mnie zachęcało, żeby tutaj przyjechać. Zdecydowałam, że Politechnika Opolska jest bardzo dobrą uczelnią, jest też wysoko w rankingach i ma dobre opinie. Wybrałam tą uczelnię dlatego, że ma po prostu kierunek, który mnie interesował, fizjoterapię. I nie ukrywam, że wiążę z tym swoją przyszłość, no bo zaczęłam się interesować po prostu swoim zdrowiem, aktywnością fizyczną i stwierdziłam, że będzie to tak jakby doskonała ścieżka kariery. Opowiadałem dzisiaj na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w nauce i technice. Oczywiście na dużym poziomie ogólności ona podaje fajne treści, które zgadzają się w jakiś sposób z rzeczywistością, ale jeżeli Państwo się zagłębią i zaczną dopytywać o szczegóły, to te szczegóły okazują się być niewiarygodne, pochodzą z niewiarygodnych źródeł i to jest to, o co ja zawsze proszę użytkowników, którzy korzystają z tego typu narzędzi. Popatrzcie na to krytycznym okiem. Czy to faktycznie jest prawda? Bo nie można tego brać bezkrytycznie. Sztuczna inteligencja jest nastawiona na to, żeby udzielić pozytywnej odpowiedzi użytkownikowi, który pyta. Ona nie bierze krytycznych aspektów, nie patrzy na to krytycznie, czy coś jest wiarygodne, czy nie. Ona jedynie odpowiada na zasadzie logicznego poskładania słów, żeby tworzyły logiczną całość. Człowiek powinien być tą osobą, która na końcu weryfikuje to, co jest podane i oceni, czy to jest poprawne, czy nie.
Przed nami bardzo wiele wyzwań, bo z jednej strony mamy dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, której musimy sprostać, ale to też jest dla nas szansa. Dlatego chcemy ją wykorzystać, inwestując w kolejne obszary, w kolejny rozwój, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o laboratoria, tak aby był pożytek nie tylko dla nas, ale dla całej społeczności.